Hej, 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 witam, 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 witam was wszystkich, moi mili, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Po dłuższej przerwie wracamy do Deus Exa. W międzyczasie udało mi się skończyć Kotora, pierwszą część, tak więc jeden projekt z aktualnie prowadzonych zakończony. Do dokończenia pozostał jeszcze Mass Effect 2, prowadzimy Deus Exa i zabieram się powoli za tego Watch Dogs. Ale nim jeszcze rozpocznę, będę wam wdzięczny za wszelkie łapki do góry, jeśli wam się film podoba, wszelkie komentarze oraz subskrypcje, jeśli chcecie być na bieżąco. Doszedłem do wniosku, że będę mówił o takich ważnych rzeczach na początku nagrania, jak wszyscy mówią, bo zwróciłem uwagę, że wszyscy teraz, którzy nagrywają na YouTubie, na początku mówią i dziękują za lajki i tak dalej. Ja będę robił tak samo, bo doszedłem do wniosku, że raczej do końca nikt nie dociera, a dla mnie to jest dosyć ważne w tej chwili dla rozwoju kanału. Tak więc lecimy. Lecimy. Skończyliśmy sobie grę w Szanghaju, w Chinach, w przychodni Limp, tak? O ile dobrze pamiętam. I o ile również dobrze pamiętam, mamy zadanko poboczne do wykonania, za które się teraz zabierzemy. A ja jestem świeżo po konferencji EA, z ich eventu, który organizują, czyli EA Play. I muszę powiedzieć, że jeśli myślicie, że powiem, że jestem zachwycony, to jestem zawiedzony. No, zawiodłem się strasznie tą konferencją. Nic ciekawego poza dwoma rzeczami może, a nawet nie do końca dwoma rzeczami, ponieważ to, co pokazali w Mass Effect, fakt, jakieś tam urywki gameplayu w tym materiale były, ale tak naprawdę nic o samej grze nie powiedzieli, nic nie powiedzieli o Mass Effectie. Puścili tylko jakiś developer's diary kolejny, gdzie były tam od czasu do czasu puszczane jakieś materiały z gameplay właśnie. Całą konferencję przykuł moją uwagę już na samym początku. Jestem zachwycony wręcz Titanfallem 2. Ta gra jest wręcz świetna, aż sobie zainstalowałem pierwszą część i ponownie sobie pogrywam. Myślałem, że będzie trudno znaleźć graczy i rzeczywiście, może na początku nie jest tak łatwo ich znaleźć, ale jak już rozpocznie się grę z tam powiedzmy czterema osobami czy pięcioma, to po chwili dołączą następne i nie będzie problemu. Ja tu widzę, że mamy coś do zhakowania, więc z wielką chęcią się tym od razu zajmę po drodze. Trudne to będzie. Nie powinno być. Mam w razie czego 100 probaka. Access granted. Wirus anihilując. Mogłem poczekać troszkę i tu jeszcze zdobyć, dotrzeć do tego, no ale trudno mówi się. Co my tu znajdziemy? Mamy bełty do kuszy, których nie potrzebujemy całkowicie. Mamy save, który ponownie musimy zhakować. Raczej nie musimy się martwić już o poziom naszego hakowania. Mamy rozwinięty na maksa. Żadnych wirusów nie będę używał. Damy radę. Kolejny wirus anihilujący. Brakowało mi ich troszkę ostatnio. A w środku nic. No proszę, takie save'y również mogą się trafić. Tak więc, jeśli ktoś ma ochotę zagrać w Titanfalla, pierwszą część cały czas, nadal jest świetną grą, wręcz fenomenalną, to odzywajcie się do mnie. Na dół musimy zeskoczyć. Ja specjalnie poszedłem górą, żeby pokazać wam moją nową zdolność. Powolny upadek, którą wykupiłem. Wygląda to w ten sposób. Nie musimy się bać o upadek z żadnej wysokości. I w całej tej zapowiedzi Titanfalla 2 moją uwagę przykuł tryb single player i zwiastun trybu dla jednej osoby kampanii. Rozpływam się. Dajcie znać w ogóle, czy chcecie, żebym zrobił jakiś dłuższy materiał odnośnie tych wszystkich konferencji, bo wiecie, że teraz również EA się zaczęło, więc dajcie znać, czy chcecie, żebym zrobił jakieś krótkie materiały, gdzie przedstawiam swoje zdanie na temat tych konferencji i produkcji, które tam się pojawiły.
Jeśli będziecie chcieli coś takiego wysłuchać, to z wielką chęcią wam coś takiego zrobię. Przepraszam was, ale telefon, bardzo ważny telefon był w tej chwili, więc zrobiłem małe cięcie, ponieważ zmieniam pracę i to było z pracy, że pozytywnie przeszedłem rekrutację i zostałem zaproszony do dalszej, że tak powiem, współpracy, na szkolenie i tak dalej, więc będę zarabiał dosyć sporo pieniążków, mam nadzieję, teraz. Tu widziałem, że ktoś mnie zauważył, jak się wspinałem, znaczy wspinałem się po schodach. Możemy sprawdzić zresztą, kogo my tu mamy, jakiegoś osobnika. Jesteśmy niewidzialni, więc chwilowo, więc mógłbym się przekraść obok niego. Niech no się nam odnowi troszkę energii. Bardzo dobrze, że wykupiłem... Nie mam batoników, jednak zrezygnowałem z nich. No, to jest zły pomysł, trzeba nosić je. I co do tych materiałów z konferencji, właśnie dajcie znać. Jeśli chcecie, żebym jakieś materiały robił z tych konferencji i chcielibyście po prostu usłyszeć moje skromne zdanie. Aha, on tutaj ma... Aha, czyli dało się też górą do nich dotrzeć, ale się czepiają nieco, jak się podejdzie za blisko. Nie mam za bardzo energii. Nie podoba im się. Nie podoba im się to, że tu jestem, więc... mam za mało energii, bo planowałem podejść tego jednego, co tutaj właśnie patroluje. Okej, nie mam niewidzialności. Już, niech podejdzie. Czy będziesz się tak wypluwał? Empty. Może być empty. Niech przeładuje sobie. Nawet na chwileczkę ta niewidzialność wystarcza. Mogłem ich potraktować oczywiście równie dobrze z tego, ale po co? Po co się zniżać do ich marnego poziomu? Palm top. Nie zdążyłem go wziąć. Teraz wezmę, bo tu jest prawdopodobnie kod 5377. Dokładnie. I jest nasza zaginiona. Who are you? Your friend May sent me. She said you were in trouble. Are you hurt? May. Thank God. And no. No, I'm fine. They didn't touch me. Not yet, anyway. If you hadn't come, though... How did you find me? I asked around. I can be persuasive. I have to get out of here. You sure you're okay? Can you leave here on your own? Yes. Thank you. Whoever you are, thank you so much. Czy nie wydaje wam się, że te cycki są trochę mocno nieproporcjonalne do głowy i do całego ciała? Jakie, no, tak wielkość taka... Okej, może mieć silikony, rozumiem, ale... I tak wydają się takie nienaturalne, nienaturalnie wielkie. Dobra, poszła sobie. I z tego co wiem, każdy model ma ten problem. Dobrze, udało nam się uratować ją. Musimy teraz wrócić do zleceniodawcy, aby poinformować o tym, że uratowaliśmy przyjaciółkę.
No cóż, tej misji raczej się nie dało inaczej zrobić. Można było ich zabić albo po prostu ogłuszyć. Ogłuszenie nie jest proste w tym wypadku. Tak jak widzicie, bez niewidzialności i bez schowania się, no szybko byśmy polegli, bo nie oszukujmy się. Nasza postać nie jest tytanem żywotności. Tutaj nawet to jest normalny poziom trudności, ale ginie się po chwili, po kilku strzałach, więc... Trzeba mieć oczy dookoła głowy i być uważnym. Tutaj czy jeszcze wyżej? Jeszcze wyżej. Ning, did you find her? Zakończ misję. I did. She's safe, but running. I think she plans on leaving the city. She always is a smart girl. I'm glad. I will contact her to make sure she is safe. As promised, here's your payment. If you want more, I have another task. Something suitable for a man of your many talents. Jesteśmy takim człowiekiem. My interest would depend on the task. By now, I'm sure you heard of Diamond Chan. He is evil man who feeds off the pain and misery of this city. If we are to stay in peace here, he must be taken care of. You want me to kill Chan? Yes, but you must make it look like an accident or suicide. Podejmiemy się, ale szczegółów. Potrzebuję troszkę więcej szczegółów w zadanie. What is it exactly you want me to do? Lower Hansa is a dangerous place. I know Diamond Chan stay at apartment near a rooftop. Knock him out, then drop his body into the alley below. Gravity will do the rest. No, proste. Robimy teraz z siebie zabójcę na zlecenie. I'll do it. Good. I'll give you the address of Diamond Chan's apartment. It is on one of the nearby rooftops. Lower Hansa is a dangerous place. Simply knock Chan out, then drop his body into the alley below. Gravity will do the rest. Anything else I should know? Chan should be alone. He is too proud to have bodyguards around. But be careful. Even alone, Chan is dangerous. Got it. Mr. Jensen, remember not to cause any wounds on Diamond Chan that make it look like murder. Any suspicion will bring us more trouble from his friends. So no tranquilizers or peps? Which means strictly hand-to-hand submission. Shouldn't be a problem. That is good, yes. Good luck, Mr. Jensen. I will wait here. Okej, okay, czyli jasność jest bez używania broni, obezwładniaczy ani tym podobnych bzdetów, wyłącznie broń palna, czyli wystarczy chyba zajść go od przodu, znaczy ogólnie zakraść się do niego z bliska, no ale wydaje mi się, że najbezpieczniej będzie od tyłu go do niego się zakraść i po prostu przydusić lekko, żeby stracił przytomność. Wtedy nie powinno pozostać na ciele żadnych śladów, nie powinny pozostać żadne ślady. No i będziemy go mogli zrzucić z tego cholernego balkonu. Pozorować samobójstwo. Tu mamy sklep, którego jeszcze nie przeszukiwałem. Zwiadowca, 100 expa. Batonik, bierzemy batonik. Już wolę się nauczyć, żeby przynajmniej jedną przekąskę mieć pod ręką. Warto przeszukiwać, tak jak widzicie, te pomieszczenia, bo za przeszukanie każdego zdobywa się 100 punktów doświadczenia, a to troszkę. Ja zawsze mówię, zresztą powinniście wiedzieć, ci, którzy oglądają mnie, ziarnko do ziarnka. W Mass Effectie z kredytami jest dokładnie tak samo, jeśli chodzi o apteczki. Bo jeśli ma się w Mass Effectie maksymalną ilość apteczek, to jeśli znajdzie się inną apteczkę, to nie można podnieść więcej niż można nosić przy sobie, więc po prostu dostaje się 100 kredytów, co nie jest dużo, ale patrząc na to, ile zdobywa się tych apteczek, ile tych kredytów można łącznie zdobyć, no to troszkę to jest. Okej, okay, kolejna część miasta. Sprawdźmy mapkę, jak to wygląda.
jakoś nie jest aż tak duże. Tu mamy quest główny, o ile się nie mylę. A my musimy się dostać na sam szczyt tej dzielnicy. Chyba tędy będzie najlepiej, mamy nawet drabinki, bardzo fajnie. Tylko nim jeszcze tam się udam, przeszukam sklepy. Tu mam jeszcze coś do otworzenia, więc z chęcią się tym zajmę również. Poziom zabezpieczeń 2, bardzo dobrze. Tu musimy się dostać. Okej, próbujemy, może się uda. Access granted. Chyba wszystko przejęliśmy, bardzo fajnie. Aha, to komuś się nie spodobało. Komuś się nie spodobało, że otworzyliśmy to, ale widzę, że chłopak sobie za chwilkę pójdzie. Dobrze, że to usłyszałem. Nigdy nie wiadomo, może to być jakiś schowek ważny dla jakiegoś questa później. O, jest już na zielono. Niby, ale nadal jest ostrożny, więc chwilkę poczekajmy jeszcze. Są jakieś beczki łatwo palne, więc lepiej ich nie ruszać. Na niewidzialności zabraliśmy sobie troszkę amunicji i 500 kredytów zauważyłem, więc fajnie. O, kolejny safe, jak milutko. Poziom zabezpieczeń 1. No i fajnie. Z tego, co zdążyłem zauważyć, jak na przykład poziom zabezpieczeń jest 1, a my mamy hakera na 6 poziomie, to zhakowanie wszystkich punktów jest wręcz banalne. 200 kredytów, już 4000 kredytów mamy, znowu nas będzie prawie stać na następne oprogramowanie Praxis, bardzo fajnie. Nie licząc tego, że oprogramowanie Praxis możemy znaleźć również. Jak zapewne pamiętacie, na początku prawie gry, jak w kanałach, buszowałem. Przy wyważeniu, przy rozwaleniu w sumie jednej ściany, a nie wyważeniu. Tam były kredyty i właśnie oprogramowanie Praxis, więc takie oprogramowanie można jeszcze znaleźć, eksplorując. Ja dokładnie nie pamiętam, gdzie można wszystkie znaleźć, dlatego być może zerknę sobie, nawet użyję neta, wesprę się, żeby po prostu znaleźć te wszystkie dodatkowe oprogramowania, aby mieć więcej zdolności. To wygląda mi na jakiś alarm, ale nie mogę tego zhakować niestety. Okej, wy nie jesteście jego ludźmi, mam nadzieję. Kurczę, jak tam się dostać? Jest... chyba tędy, innej ścieżki nie ma. Ale na wszelki wypadek, chociaż mam powolne upadanie, więc udało się. Więc mógłbym nawet spaść, dlatego nic by mi się nie stało.
Zadania kieruje nas tam, wskaźnik przynajmniej zadania, ale oczywiście sobie sprawdzimy pozostałe miejscówki. Dlaczego by nie? Zawsze to dodatkowe doświadczenie. No i się udało. 50 dodatkowych kredytów. Nie licząc tych, co tu oczywiście znaleźliśmy. Czyjeś mieszkanie. Co my tu mamy? E-book. Przegląd polityczny. Mamy komputer. On wygląda na komputer ochrony, ale nie. Nie jest jednak komputerem ochrony. Jakieś hasła? Chyba nie. Strzałki obezwładniające to zabiorę. Tu mamy szafę. W szafie raczej nic nie znajdziemy i pewnie jeszcze łazienka, dokładnie tak. Również nic. Jaką ja mam? To jest amunicja karabinu bojowego. Dobra, amunicję na razie zostawię. Nigdy nie wiadomo. Jak będzie okazja, to ją sprzedam. No i dobra, jesteśmy obok tego diamentowego... przy mieszkaniu tego diamentowego Chena. Siema, stary. Kucniemy. Podejdziesz bliżej, czy będziesz tak miły i się odkręcisz i odejdziesz? O, jak fajnie. Diamentowy Chen, to jest on. Przy sobie nic nie ma. Kurde, ale ma rewolwer. Oj tak, tą pukawkę również sobie zatrzymam. I będę ją kisił razem z tym pistoletem, bo pistoletem dlatego, bo już go ulepszyłem. Ale rewolwer będę trzymał, bo ubóstwiam. Przyjrzyjmy się. Siłę ognia ma gigantyczną, jak na pistolet. Dwóch kresek brakuje do maksa. Szybkość ładowania. Ilość amunicji, no oczywiście nieduża, bo to rewolwer. Szybkostrzelność również nieduża. Oczywiście zaraz się zabierzemy za niego. Jak tylko... jak tylko sprawdzimy... A, myślałem, że da się lodówkę otworzyć, a my ją podnosimy. Jak tylko przeszukamy jego mieszkanie, oczywiście to się za niego zabierzemy, ale nic tu raczej nie ma. Dobra, idziemy, koleś. Jajdź. Gdzie ja cię targam? Do wyjścia. Na razie. O, nawet osiągnięcie dostałem. Upadekę. Tak się nazywało osiągnięcie. Może chodziło o to, żeby zrzucić typa tak, żeby jeszcze walnął gdzieś po drodze o coś. W każdym bądź razie quest wykonany. Wrócę chyba tą samą drogą do dziewczyny, tu się dostałem. Tam. Tędy, o ile się nie mylę. Pobiegniemy troszkę. O, myślałem, że jakiś terminal jest do skakowania, ale jednak nie. Tak w ogóle to chcę zerknąć jeszcze na jedno. Nie na to. Na Praxisy. Tak, mamy hakerstwo na maksa już, więc jest fajnie. Mamy również ekwipunek na maksa, więc jest fajnie. Mamy powolny upadek, mamy
na maksa kamuflaż rozwinięty. Szybki bieg, że szybciej biegamy, automatyczny, to jest bardzo fajne. I jeszcze nie kosztuje nas energii, więc warto się zastanowić nad tym. Wyższy skok również warto się nad tym zastanowić. Ciche poruszanie się również. To drzewko jest bardzo fajne. To jest ciche poruszanie się. A tu mamy bieganie bez generowania dźwięków, więc tu możemy biegać już. A tu mamy upadanie, bezgłośne skakanie i lądowanie bez dźwięku, więc bardzo ciekawe drzewko. Co to jest? Widzenie przez ściany też by się nam przydało. Ubóstwiam to. W pierwszym Deus Exie non-stop z tego korzystałem. Co my mamy tu? Odległość, na jaką dociera powodowany przeze mnie dźwięk. Aha, czyli tu mamy... Tu mamy przeciwko przeciwnikom, śledzenie przeciwników, łatwiejsze. Do infiltracji bardzo przydatne drzewko, z tego co widzę. Okej, co to jest? Mniejsza szansa wykrycia o 15% przy hakowaniu. Maksymalnie to jest 45%. Również ciekawe, można byłoby się tym zainteresować. Ale ja oczywiście wszystkiego nie dam rady prawdopodobnie rozwinąć przy jednym gameplayu. Ulepszenie płuc w pierwszej części Deus Exa. Tej tam z 2000 roku, non-stop korzystałem, również ulepszałem płuca, bo nie mogłem po prostu, jak widziałem jakieś pomieszczenie z gazem, gdzie nie mogę wejść, to po co mam szukać wywietrzników, jakichś tam miejsc, żeby pozbyć się tego gazu, skoro po prostu odpalałem sobie zdolność, mogłem oddychać w tym gazie i bez problemu przez to przechodzić. O, i to jest dłuższy sprint, łącznie o 5 sekund, że też tego nie ma od początku. Dobra, idziemy, bo tak rozgadałem się o tych zdolnościach. I sądzę, że jak to zadanko oddamy, to będę mógł się z wami pożegnać. Dostaniemy od niej pewnie troszkę kredytów. Kaski. Na pewno doświadczenie dostaniemy. Ciekaw jestem, czy dostaniemy praxis za wykonanie tego zadanka. Kurde, o ściany się blokuje. Ile mi brakuje tak w ogóle? Powinniśmy dostać. Jeśli za zadanie przynajmniej tysiaka powinniśmy dostać, więc... A brakuje nam 750, więc okej jest. Has Chan been taken care of? He's dead. No, tak jak mówiłem. I don't think it's a suicide. Just leave it at that. I'm glad to hear that. Death is not something I wish to treat lightly, but his death does bring me relief. Thank you. Just glad I could help. You saved us, Mr. Jensen. Money does not feel like enough thanks for what you have done, but here's the payment promised. I hope you will be satisfied with it. I 2000 kredytów, no to całkiem niezła zapłata. Stać nas już na następne praxis, więc... Bardzo fajnie. Mam tylko jeden punkcik, więc muszę się na razie wstrzymać, bo tak naprawdę nic nie rozwinę, aby dodać w nową zdolność. Chociaż... Nie, na razie dwie bateryjki wystarczą, zdecydowanie. Uzbieramy następny punkt praxis, tak żeby po prostu coś rozwinąć. I jeszcze zastanowię się, co... A może wy macie jakieś sugestie, co mógłbym teraz rozwinąć? Również się mogę zastosować do takich, jeśli tylko napiszecie w komentarzu, rzecz jasna. I ja w tym miejscu z wami się pożegnam. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Trzymajcie się ciepło do następnego odcinka. Na razie.